Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie egzekwowania w trybie mandatowym opłat za bezumowne korzystanie z pasa drogowego. Paragraf pierwszy. Prezydenta miasta Krakowa o wyposażenie zarządu infrastruktury komunalnej transportu w trybie mandatowym opłat za korzystanie z pasa drogowego bez zezwolenia w podobnym trybie, jak czyni to wniosek o administracyjny Urzędu Miasta Krakowa. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem pożycia. Też uzasadnienia. Obecna sytuacja budżetowa miasta Krakowa nakazuje wyjątkową troskę w działaniach na rzecz skuteczności w egzekwowaniu opłat za korzystanie z miejskiego majątku. Czasowe rozwiązania sprawiają, że postępowanie administracyjne kończące się z reguły przez samorządowy kolegium odwoławcze postępowania administracyjne. Kończące się przed samorządowym kolegium są nieskuteczne, zaś zarządca terenu zmuszany jest do wielu czynności. Badanie natężenia ruchu, konieczność dostarczenia oryginałów makroadhezyjnych, których koszt przewyższa ewentualne należności, sprawia, że odstępują od swoich roszczeń, zaś podmioty pozostające bez umowy z miejskich gruntów czują się zupełnie bezkarne. Proszę Państwa, to i ten projekt uchwały jest jakby pokłosiem czy efektem naszej licytacji, którą w poprzednim miesiącu przez praktycznie rzecz biorąc prawie cały dzień prowadziliśmy na terenie Kazimierza. No i okazało się, że po prostu pracownicy z IKIT-u są jakby bez reguł. To są różnego rodzaju potykacze, które są instalowane bez jakichkolwiek zgody. To są dodatkowe kawałki chodnika, które po pół metra się zajmuje i tak dalej. Zresztą jak się okazało, do tego była potrzebna asysta Straży Miejskiej, ponieważ pracownicy z IKIT-u w osobie inspektora i kierownika referatu nie mają prawa do prowadzenia kontroli. Więc bardzo bym prosił o taką uchwałę, która w konsultacji została. Ja tylko jedno pytanie. Czy komisja jest pełni przekonana o tym, że CITIC nie jest wyposażony w tego typu procedurę mandatowego traktowania, czy bezprawnego zajęcia pasa drogowego? Takie oświadczenie dostałem ze strony pani inspektor kierownika. No, prawdopodobnie tak jest. Dobrze, dziękuję. Ja mogę uzupełnić, bo w temacie też się zajmowałem. Zyki może dopiero wystąpić na drogę z wnioskiem o zapłacenie za bezumowne korzystanie z pasa drogowego. Od tego przysługuje petentowi odwołanie. Często to się kończy po kilku miesiącach i jest nieadekwatne. Dzisiaj Zyki ma mechanizm na przykład objęcia w strefie płatnego i nakłada mandaty i wysyła w tej chwili już taki upomnienia i nakazy płatnicze, że moc jest komunikacją ścigania. Trzeba to poprzeć. Są pytania w sprawie tej, nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem druku? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, przeciw, 0, przeciw, 0, 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 0